Posłuchaj o zbrodni. Enriqueta Martiri Poyes przyszła na świat 2 stycznia 1868 roku w Saint-Feliu-Llobregat, malutkiej mieścinie leżącej w dolinie rzeki Llobregat. Mało jest wiadomo o wczesnych latach jej dzieciństwa oraz warunkach, w jakich się wychowywała. Będąc jeszcze bardzo młoda, wyruszyła jak większość ambitnych dziewczyn w tamtych czasach szukać szczęścia i lepszej przyszłości w stolicy Katalonii, Barcelonie. Początkowo pracowała jako służąca oraz opiekunka do dzieci, jednak wkrótce potem dotarło do niej, że istnieje prostsza i znacznie łatwiejsza droga, aby zapewnić sobie byt. I to na o wiele wyższym poziomie. Tak oto Enriqueta zaczęła parać się najstarszym zawodem świata. Wkrótce można było ją spotkać w domach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do tej aktywności, w barcelońskim porcie oraz przy bramie Portal de Santa Madrona. Trudno powiedzieć, kiedy Enriqueta wpadła na pomysł, by usamodzielnić się i zapełnić bardzo specyficzną niszę potrzeb bogatego mieszczaństwa. Jak to możliwe, że historia ta miała miejsce zaledwie nieco ponad 100 lat temu, a nie w głębokim średniowieczu? Spróbujcie sobie wyobrazić Barcelonę z przełomu wieku XIX i XX. To jest miasto niepokojów społecznych, nazywane miastem bomb z powodu anarchistycznych zamachów i zamieszek. W tym samym teatrze, w którym elegancko ubrana Enriqueta będzie dobijać targu ze swymi ekskluzywnymi klientami, w 1893 roku w zamachu bombowym zginęło 20 osób. Z powodu wojny na Kubie i Filipinach statki, które niemal codziennie odpływały na front, stanowiły ponurą rzeczywistość. Na domiar złego, 3 lata po zamachu miasto nawiedziła wielka powódź. Mimo tych wszystkich problemów, Barcelona zaciekle walczyła o miano europejskiej metropolii. W 1899 roku na ulicach pojawiły się pierwsze elektryczne tramwaje, a niedługo potem również elektryczne latarnie. I właśnie w tym mieście, gdzie mrok ścierał się ze światłem elektrycznych latarni, dwa wcielenia Enriquety zdawały się żyć ze sobą w idealnej harmonii. Za dnia, ubrana w łachmany, odwiedzała przytułki i przeczesywała ulice w poszukiwaniu wygłodzonych i zapomnianych dzieci, których nikt nie szukał. Skuszone słodyczami odchodziły wraz z nią, niejednokrotnie przyznając, że to ich matka. W nocy zaś, wystrojona w eleganckie sukienki i peruki, odwiedzała teatr, El Liceo, kasyna i inne miejsca, gdzie wieczorami spędzała czas śmietanka towarzyska miasta. Najprawdopodobniej oferowała tam swoje usługi jako sutenerka dzieci. W wieku 27 lat Enriqueta wyszła za mąż za malarza Joana Pujalo. Para ta w sumie schodziła się i rozstawała 6 razy. Małżeństwo nie przeszkodziło jej oczywiście w romansach oraz ciągłych wizytach w domach publicznych, co dla Joana ostatecznie stało się nie do zniesienia. Pierwsza wpadka Enriquety wydarzyła się w dość niefortunnym czasie dla mieszkańców miasta. W lecie 1909 roku miał miejsce tak zwany tragiczny tydzień. Decyzja rządu o wysłaniu rezerwistów do Maroka wywołała niepokoje społeczne, żywo popierane przez anarchistów i socjalistów. Wkrótce strajk generalny przekształcił się w eksplozję niezadowolenia, a rozwścieczony tłum opanował ulice. Wznosił barykady, demolował i podpalał kościoły oraz klasztory, niszczył urządzenia publiczne. Choć w trakcie buntu nie sformułowano żadnych celów politycznych, to w dużym stopniu nabrał on charakteru antyklerykalnego. Po kilku dniach zamieszki zostały stłumione. Zginęło w sumie ponad 100 osób, wydano około 450 wyroków więzienia, w tym 17 wyroków śmierci. W trakcie tego tygodnia do drzwi mieszkania Enriquety przy ulicy Minerva zapukała policja. Kobieta została wówczas zatrzymana pod zarzutem prowadzenia domu publicznego, gdzie oferowała kontakty z dziećmi w wieku od 3 do 14 lat. Niestety, podczas policyjnego nalotu wpadł również jeden z jej klientów. Młodzieniec z bardzo wpływowej rodziny. Sprawę więc dziwnym trafem zatuszowano, a jak ta tajemniczo zaginęły. Enriqueta nigdy nie stanęła przed sądem. Zaskakująco, początkiem końca przebiegłej bizneswoman niedługo potem okazała się wścibska sąsiadka.
3 lata po fatalnym aresztowaniu w 1912 roku cała dzielnica szukała Teresy Guittard, córki szanowanej, choć niezamożnej rodziny. Matka Teresity, Anna, zatrzymała się zaledwie na chwilę przed drzwiami budynku, w którym mieszkały, by porozmawiać z sąsiadką. Bezwiednie puściła rękę dziecka, będąc pewna, że to zamierza samodzielnie wspiąć się po schodach do ich mieszkania. Jednak mała Teresita nigdy tam nie dotarła. Zaciekawiona czymś, oddaliła się nieco od wejścia do budynku i wtedy poczuła, że ktoś delikatnie chwycił jej dłoń. Choć obca kobieta obiecywała słodycze, po przejściu kilku kroków mała Teresita rozmyśliła się i chciała wracać. Wtedy Enriqueta zarzuciła czarny worek na dziewczynkę, by stłumić jej krzyki, uniosła wierzgające dziecko i zniknęła w mroku nocy. Kiedy 2 tygodnie intensywnych poszukiwań nic nie przyniosły, miasto powoli zaczęło tracić nadzieję, że dziewczynka zostanie odnaleziona cała i zdrowa. Claudina Elias wiedziała, że wraz z jej sąsiadką z półpiętra mieszka 2 dzieci, chłopiec i dziewczynka. Jednak mała, ostrzyżona prawie na łyso dziecięca główka, która spoglądała na nią przez brudne okno mieszkania, nie należała do żadnego z nich. Zaniepokojona sąsiadka opowiedziała o tym wydarzeniu swojemu znajomemu, sprzedawcy materaców, który posiadał sklep na tej samej ulicy. Ten zaś podjął decyzję, aby udać się na policję. Wczesnym rankiem 27 lutego 1912 roku Enriqueta zbudził dzwonek do drzwi. Zaspana i zdziwiona już 2 raz w swoim życiu otworzyła policji, która weszła do mieszkania pod pretekstem sprawdzenia, czy ta nie hoduje kur, gdyż było to niezgodne z miejskim prawem. Nim kobieta zdążyła zareagować, funkcjonariusze byli już w przedpokoju, gdzie stała 2 dzieci w podobnym wieku. Jedna z dziewczynek, zapytana jak się nazywa, odpowiedziała, że Felicidad. Było to okrutną ironią losu, zważywszy na to, iż imię to oznacza dosłownie szczęście. Funkcjonariusze byli jednak nieustępliwi i znów spytali dziewczynkę, tym razem czy przypadkiem nie nazywa się Teresita. Odpowiedziała, że tutaj nazywa się już Felicidad. Enriqueta twierdziła, że nie wie, kim jest dziewczynka, i że wczoraj znalazła ją głodną i zagubioną w okolicy Ronda de San Pablo. Drugą zaś przedstawiła jako swoją córkę, Angelitę. Nie zmieniało to jednak faktu, iż nigdzie nie było śladu chłopca o imieniu Pepito, który również tam mieszkał. Lecz i na to Enriqueta miała wytłumaczenie. Podobno wysłała go na wieś, gdyż w mieście podupadł na zdrowiu. Wkrótce po aresztowaniu z zeznań wyłonił się zupełnie inny obraz tego, co działo się na ulicy Ponente. Teresita wyznała, że po przybyciu do mieszkania kobieta ogoliła jej głowę i powiedziała, że nie ma już rodziców oraz że od dzisiaj będzie jej matką i tak ma się do niej zwracać, gdy wyjdą na ulicę. Jednak nigdy nie wyszły razem. Co więcej, miała zakaz zbliżania się do okien. Do jedzenia dostawały suchy chleb i ziemniaki. Nie była bita, jedynie szczypana. Jej jedyną rozrywką była zabawa z Angelitą, ponieważ nigdy nie spotkała Pepito. Często zostawały same i bały się odgłosów w mieszkaniu. Pewnego dnia, namówiona przez Angelitę, zakradła się wraz z nią do pomieszczeń, do których miały zakaz wchodzenia. Odnalazły wtedy worek, którego zawartość stanowił duży, zakrwawiony kuchenny nóż i dziecięce ubranka. Zeznanie Angelity było jeszcze bardziej przerażające. Dziewczynka znała Pepito, miał blond czuprynę i był w tym samym wieku co ona. Pewnego dnia Enriqueta, nie zdając sobie sprawy, że jest podglądana przez Angelitę, zamordowała chłopca nożem na kuchennym stole. Zszokowana dziewczynka uciekła do łóżka i udawała, że już dawno zasnęła. Juan Pujalo zaprzeczył, jakoby Angelita była jego córką. W 1912 roku był w separacji z żoną już od 5 lat. Ponadto badanie ginekologiczne wykazało, że Enriqueta nigdy nie rodziła. Wkrótce przyznała, że dziewczynka to tak naprawdę córka siostry Juana, przy której porodzie pomagała. Przekonała wtedy kobietę, że dziecko zmarło, podczas gdy tak naprawdę zabrała je ze sobą. Wśród zeznań obciążających Enriquetę można znaleźć wiele tragicznych historii. Jedna z nich została opowiedziana przez, jak przypuszcza się, samą matkę Pepita.
Kobieta wraz z małym dzieckiem na ramieniu przybyła do miasta w poszukiwaniu pracy. Osłabiona z głodu przysiadła na chwilę na progu jednego z domów. Wtedy przybliżyła się do niej nieznajoma, która zaoferowała, że może nakarmić jej dziecko piersią, ponieważ wygląda ono na głodne. Kobieta nie zgodziła się. Wtedy nieznajoma zaproponowała, że postawi kobiecie szklankę mleka w pobliskiej mleczarni, ponieważ ta również wyglądała na wycieńczoną. Udały się tam razem. Kobieta oddała na chwilę dziecko w ramiona nowej znajomej, by spokojnie wypić napój. Nie przeczuwała wtedy, że pod pretekstem przyniesienia chleba kobieta ta wyjdzie i już nigdy nie wróci. Dopiero 6 lat później mogła rozpoznać Henriquette Marty jako porywaczkę swojego syna. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Rewizja mieszkania przy ulicy Ponente miała wykazać bowiem, że Henriquette Marty była kimś znacznie więcej niż tylko porywaczką i sutenerką dzieci. Ku zdziwieniu policjantów, pomiędzy zapuszczonymi i cuchnącymi pokojami znajdował się ekskluzywny salon. Lampy, zasłony i fotele w nim umieszczone kosztowały fortunę. W szafie znajdowały się dziecięce ubranka, zarówno dziewczęce, jak i chłopięce, oraz jedwabne pończoszki i buty pasujące do strojów. Znaleziono również peruki o kręconych włosach i stroje szyte na miarę, które nosiła Henriquette podczas swoich tajemniczych wyjść. Uwagę śledczych zwróciła również zaszyfrowana lista, gdzie widniały podpisy w formie inicjałów. Do listy dołączony był spis imion i nazwisk bardzo wpływowych ludzi w ówczesnej Barcelonie. W kuchni rzeczywiście znajdował się worek, o którym wspominały dziewczynki. Zabezpieczono więc zakrwawione chłopięce ubranka i wielki nóż kuchenny. W innym pomieszczeniu również znaleziono płócienny wór, z pozoru zapełniony brudnymi ubrankami dziecięcymi. Jednak po opróżnieniu zawartości okazało się, że na jego dnie złożone były niemowlęce kości. Nosiły one ślady ekspozycji na ogień, co według badających je lekarzy wykluczało możliwość, iż służyły one do nauki anatomii, jak twierdziła Henriquette, a bardziej sugerowało, iż malutkie ciałka zostały poddane procesowi ekstrakcji tłuszczu. W szafie odkryto grzywę blond włosów należącą do 3-letniego dziecka. Makabryczne przeszukanie zakończyło się w pokoju, którego zamek policja musiała sforsować. Znajdowały się tam 10 słojów i naczyń wypełnionych zakrzepłą krwią, tłuszczem oraz innymi substancjami, które wysłano do analizy do laboratorium. Pomiędzy podejrzanymi miksturami leżała stara książka, pełna tajemniczych przepisów oraz pokaźny zeszyt, wypełniony recepturami leków i maści na różnego typu dolegliwości. I tu nasuwa się bardzo ważne z punktu widzenia śledztwa i dążenia do prawdy pytanie. W ilu domach tak właściwie naraz rezydowała Henriquette? Okazało się, że macki jej biznesu sięgnęły również mieszkań na ulicach Picalques, Tayers oraz małego domu na ulicy Hox Floral. Wynajmowała je na fałszywe nazwisko Marina i prawie zawsze zalegała z czynszem. W mieszkaniu przy ulicy Picalques znaleziono więcej kości. Były one ukryte w dziurze w ściance działowej. Pośród nich znajdowała się też stara, brudna dziecięca skarpetka, która według śledczych mogła dowodzić, iż jedna z ofiar pochodziła z bardzo ubogiej rodziny. Na ulicy Tayers, w skrytce, również odnaleziono kości i 2 dziecięce czupryny. W Saint-Feliu i Obregat, rodzinnej posiadłości Henriquette, znajdowało się więcej książek z recepturami i naczyń pełnych specyfików. I nareszcie, w domku przy ulicy Hox Floral, zabezpieczono kości 3 dzieci, w tym czaszkę, do której wciąż przyczepiona była część włosów. Należy jednak pamiętać, iż w tamtych czasach higiena oraz medycyna znajdowały się na o wiele niższym poziomie niż ówcześnie i nawet proste choroby mogły okazać się śmiertelne. Ze względu na niską świadomość społeczną, dolegliwości dziś bardziej kazualistyczne wtedy były powszechne. Historia ta dzieje się jeszcze przed erą antybiotyków. Choć pierwszy z nich, penicylina, został odkryty przez Aleksandra Fleminga w 1928 roku, do powszechnego użycia weszły one dopiero w połowie XX wieku. Oznacza to, że choroby takie jak kiła czy trąd oznaczały praktycznie wyrok.
Pośród szalejącej w tym czasie w Hiszpanii gruźlicy istniało nie do końca racjonalne, lecz utarte w mentalności ludowej przekonanie, że najlepszym sposobem, by zapobiegać zarażeniu i leczyć gruźlicę, jest picie dziecięcej krwi i wcieranie sobie w pierś specyfików zawierających dziecięcy tłuszcz. Zresztą, zaledwie 2 lata przed sprawą Enrikety, cały kraj zaalarmowała zbrodnia, która miała miejsce w Gador. Pewien znachor, Francisco Leona, poświęcił życie 7-letniego dziecka, aby bogaty właściciel ziemski wyleczył gruźlicę płuc, oczywiście pijąc dziecięcą krew i wcierając sobie w pierś maści wiadomego pochodzenia. Nie oznacza to jednak, iż opinia publiczna nie była zszokowana i zbulwersowana zarówno charakterem, jak i wymiarem zbrodni Enrikety. Lokalne i ogólnokrajowe gazety rozpisywały się na temat krwawego biznesu, określając lekarstwa przygotowywane przez kobiety jako średniowieczne naciągnięcie. Sam Mian Astray, szef policji, zdefiniował Enriketę Marti jako neurotyczkę, która uwierzyła, że jest uzdrowicielką, a tak naprawdę powinna była zostać okrzyknięta wiedźmą i spalona w odpowiednich czasach. Błędem byłoby jednak sądzić, iż cała frustracja skupiła się tylko i wyłącznie na kobiecie. Żądano ujawnienia nazwisk z listy, którą odnaleziono w mieszkaniu. Według plotek, klientami Enrikety byli lekarze, prawnicy, biznesmeni, architekci, pewien pisarz i inne znane w mieście osoby. W związku z rosnącym niezadowoleniem społecznym, bardziej konserwatywne gazety, takie jak ABC, próbowały uspokoić sytuację, twierdząc, iż nazwiska z listy należą do ludzi znanych powszechnie ze swej troski i współczucia, będących jedynie ofiarami podłej wiedźmy, która znała ich nazwiska i adresy, ponieważ zwykła się do nich udawać po jałmużnę. Enriketa od początku zdawała sobie doskonale sprawę z beznadziei sytuacji, w jakiej się znalazła, jednak nie wydała ani jednego ze swych klientów. Gdy tylko nadarzyła się okazja, z pomocą kuchennej drewnianej łyżki spróbowała podciąć sobie żyły w swojej celi, jednak została szybko odnaleziona. Próba samobójcza spowodowała, że wprowadzono szczególne środki ostrożności. Łóżko kobiety zostało postawione naprzeciwko łóżek jej 3 współtowarzyszek, tak, aby mogły ją cały czas obserwować. Miała też zakaz zakrywania twarzy ubraniami i prześcieradłem, ponieważ obawiano się, że niepostrzeżenie przegryzie sobie żyły. Jednak, moim zdaniem, informacje te stoją w totalnej sprzeczności z tym, co wydarzyło się później. Wkrótce sprawa Enrikety Marti zeszła na dalszy plan. W nocy, z 14 na 15 kwietnia, gdzieś na Oceanie Atlantyckim, po zderzeniu z górą lodową, zatonął ówczesny cud techniki. Brytyjski transatlantyk o nazwie Titanic. Zaś miesiąc później na więziennym patio odnaleziono zwłoki Enrikety. Oficjalnie zmarła ona na raka szyjki macicy, choć bardziej prawdopodobną wersją jest, iż została pobita na śmierć przez współwięźniarki. Jedno jest pewne, nigdy nie doszło do procesu, a więc lista nazwisk, budząca tak szerokie kontrowersje, nigdy nie została opublikowana. Zresztą, nim złapano ją po raz pierwszy w 1909 roku, rządzący miastem aktywnie dementowali plotki, że jakoby w mieście masowo ginęły dzieci w różnym wieku. Również biegli, którzy badali kości odnalezione w licznych apartamentach Enrikety, zdawali się być coraz bardziej niepewni co do ich ludzkiego pochodzenia, choć wcześniej twierdzili, iż szczątki te odpowiadają co najmniej 12 osobom. Ile naprawdę ofiar pozostawiła za sobą Enriketa na przestrzeni 20 lat? Nie wiadomo. W zatuszowaniu całej sprawy upatruje się wpływów dobrze usytuowanych osób zamieszanych w tę aferę. Jedno jest pewne. Legenda krwawej bizneswoman, wampirzycy z Barcelony jest wciąż żywa.